Święto Ofiarowania Pańskiego nawiązuje do tradycji Starego Testamentu. 40 dni po narodzeniu Jezusa Maryja z Józefem przybyli do świątyni jerozolimskiej, by zgodnie z prawem mojżeszowym ofiarować dzieciątko Bogu, a Symeon rozpoznał w nim Mesjasza. W tym dniu w świątyniach płoną gromnice, bo światło jest symbolem ofiary, przypominał w czasie uroczystej mszy w katedrze biskup rzeszowski Jan Wątroba. Nazwa ta wywodzi się od słowa grom, gdyż zapalano je w czasie burzy, stawiano w oknie i modlono się o ocalenie. My konsekrowani sprowadzeni święto ofiarowania pańskiego. W rzeszowskiej katedrze dzisiejsza msza była wyjątkowo uroczysta. Przy blasku gromnic osoby konsekrowane odnowiły przyrzeczenia składane Bogu. Życie konsekrowane dla mnie osobiście jest taką wielką przygodą z Jezusem i taką fascynacją właśnie, że mogę siebie oddać Jezusowi. Dla siostry Marcjanny życie to nieustanna służba. Od 28 lat pracuje w Domu Spokojnej Starości w Szwajcarii. Tam mnóstwo osób czeka na jej pomocne dłonie, ale nie tylko na nie. Ja zawsze mówię, że to nie chodzi o to, żeby kogoś wypielęgnować czy dać jeść, ale żeby po prostu dać serce swoje. W diecezji rzeszowskiej jest ponad 300 sióstr w 56 domach zakonnych, ale też około 130 księży i ojców zakonnych w 11 domach, do tego bracia i pustelnicy. Żyjemy trzema ślubami: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. I właśnie do tego to się sprowadza, aby żyć tymi ślubami na co dzień. Dla mnie życie zakonne i doskonalenie się w tym życiu to jest taka świadomość, że wszystko co robię, każda moja decyzja, każda chwila zależy od Pana Boga. Dzień Życia Konsekrowanego został ustanowiony przez świętego Jana Pawła II 19 lat temu. Ma przypominać o ludziach, dla których istotą pracy, dla innych jest miłosierdzie. W Dzień Życia Konsekrowanego chcemy je na nowo zauważyć, uradować się, ucieszyć ich obecnością i złożyć im jakiś należny im szacunek. W gronie konsekrowanych nie brakuje też osób świeckich. Dziś biskup Jan Wątroba pobłogosławił 3 wdowy, które postanowiły oddać swoje życie Bogu i służbie Kościołowi.